Cześć, ja nazywam się Bartek Łęczycki i dzisiaj przy porannej kawie chciałem Wam zaprezentować jedną z najciekawszych harmonijek pod względem wizualnym i konstrukcyjnym. Jest to harmonijka Jonberg, model D2 Storm, cokolwiek to znaczy. Tu widzicie to pudełeczko plastikowe, ale też dosyć ciekawie wykonane. Właśnie problemem harmonikarzy jest to, że po graniu, jak zamykają mokrą harmonikę w pudełku, to po prostu ona nie ma możliwości odparowania. A tu, jak widać, konstruktor wpadł na pomysł, żeby te otwory zrobić. Nie wiem, czy to się będzie do końca sprawdzać, bo z kolei mogą wpadać różne poprochy, ale pomysł jest na pewno dobry. Pudełko jak pudełko. Tu widzicie napis, jest to nacja Adur. Nie wiem jeszcze dokładnie, co oznacza ta żółta kropka, ale się dowiem. No i tak wygląda harmonika, a w zasadzie jej pudełko Jonberg. Jedynym dystrybutorem tych harmonijek jest w Polsce firma, czy w zasadzie sklep internetowy harmonika.com Tomka Kamińskiego. Tomek ma wszystkie tonacje, wszystkie modele, wszystkie części zamienne, czego dusza zapragnie, także gorąco polecam ten sklep. Ja tam też często się u niego zaopatruję. No to co? Zobaczymy, co w środku w końcu, bo to jest najważniejsze. Otwiera się dosyć łatwo. Wow. No i słuchajcie, tu jest cała ta harmonika. Co jest w środku, to za chwilkę omówię, no ale zajmijmy się tym cudeńkiem. Niesamowicie wygląda. Pod względem tutaj designerskim i konstrukcyjnym jest naprawdę no, rewelacyjna. Tutaj, co ciekawe, ma takie wypukłości, które powodują, że lepiej się ją trzyma i nie przesuwa się. No dobrze, czyli tak wygląda od góry. Ma oznaczenie tonacji. Co ciekawe, te kolory też są no jakby powiązane z tonacją, czyli kolor niebieski odpowiada, i chyba czarny odpowiada tonacji A. No a na stronie trzeba sobie sprawdzić, jakie tam inne kolory mają inne tonacje. Słuchajcie, bardzo fajnie to wygląda. Test brzmieniowy i test taki, może nazwijmy to dźwiękowy, zrobię za jakiś czas. Natomiast dzisiaj zajmiemy się no właśnie tym, co jest na zewnątrz, zajmujemy się teraz, a tym, co jest wewnątrz, zajmiemy się za sekundę. Ciekawą sprawą jest to, że harmonika jest dosyć szczelna, jak wynika już z moich testów, a jest tylko na 3 śrubki. Także widać, ta konstrukcja jest całkiem dobrze pomyślana. Otwory są standardowej wielkości, natomiast są przyjemnie wyprofilowane, nie są takie ostre. No to co? Chyba zajrzymy do środka, zobaczymy, co kryje w sobie. Mam tutaj śrubokręcik i zaraz będziemy. Powiem Wam szczerze, że jeszcze jej nie rozkręcałem. Może jeszcze nim to nastąpi, to omówię to, co jest w środku, ponieważ mamy tu śrubokręcik, gdyby ktoś nie dysponował. Ten śrubokręcik może nie jest jakiś super, ale myślę, żeby wystarczył do rozkręcenia tych śrubek. One nie są jakoś mocno skręcone. No i tu mamy instrukcję obsługi, a w zasadzie jakąś taką ulotkę reklamową. Bo instrukcja obsługi myślę, że nie jest potrzebna. No i mamy tutaj opis po angielsku. Jak ktoś będzie chciał, to sobie może przeczytać. No w każdym bądź razie my się zajmijmy tą harmoniką. Troszkę się aż niecierpliwie, co tam jest w środku. 3 śrubki, słuchajcie, dosyć długie, jak widać. O, łatwo się wykręcają. Warto ich nie pogubić, bo można później w jakimś obi albo jakimś innym nie dokupić tego, bo to mogą być nietypowe jakieś. Dobra, słuchajcie, śrubki na bok i zobaczmy, co tu jest w środku. Wow. O,
I to jest to, co nas najbardziej oczywiście interesuje, bo pokrywy, wiadomo, fajna rzecz. Tu nawet ten metal się odczepia. Wow, demontaż. No ale zobaczmy, co tu ma w środku. Ma dosyć ciekawy system wymiany płytek strojkowych, bo wystarczy odgiąć tutaj ten element, takie zapadki i słuchajcie, w zasadzie można wyjąć już te płytki strojkowe. Może już nie będę ich wyjmować, natomiast uwierzcie mi na słowo, że to się da, widziałem gdzieś tam na jakimś filmiku. No i co ciekawe, słuchajcie, te strojki, one są stalowe, jak widać, także podobnie jak firmy Zeidel, którą bardzo lubię i gram na, tylko i wyłącznie na tych harmonijkach, ale warto oczywiście mieć w domu też coś innej firmy. Natomiast te strojki, widzę, są troszkę inne, bo one tutaj przy nicie są nieco szersze. To ciekawe dosyć. Może to mieć jakiś ciekawy wpływ na walory brzmieniowe albo na wytrzymałość. Słuchajcie, co do ustawienia tutaj przesuniemy, co do ustawienia tych strojków, no jest nieźle, aczkolwiek myślę, że może mogłoby być troszkę lepiej. Ja oczywiście sobie ustawię tą harmonijkę według własnych tutaj potrzeb. Jak widzicie, ona dosłownie była jedną minutę, może półtorej grana, także jest prosto z pudełka. O, tutaj są trochę inne te nity, prawda, niż w Zeidlu. Też jest ten system zapadek takich, które umożliwiają szybką wymianę płytek strojkowych. One też niebawem powinny być dostępne u Tomka Kamickiego w sklepie harmonika.com. No i co? Jest to naprawdę ciekawa konstrukcja. Trzy śruby, raz, dwa, trzy, powodują, że harmonika jest naprawdę szczelna i fajnie gra. No dobrze, co tu jeszcze możemy sobie omówić? No w zasadzie te pokrywy są też dosyć ciekawe. Tu jest taki plastik, ale on jest taki fajny, opalizujący. Naprawdę fajnie wygląda. Jakościowo też jest fajny, nie jakiś taki chiński, już nie powiem co, badziew. Naprawdę pięknie wyglądają. Myślę, że też nie byłoby kłopotu, żeby wymienić kolor tych elementów. Wiem, że są również modele stalowe całkowicie. No i tak to wygląda. Słuchajcie, harmonika Jonberg myślę, że jest bardzo ciekawą pozycją dla osób, które poszukują nowych kształtów, nowych bajerów harmonikowych, bo wiadomo, że czasem też trzeba coś fajnego kupić, żeby mieć motywację do grania, do ćwiczeń. Także gorąco, gorąco polecam. Ten model kosztował 313 chyba złotych, także jest odrobinkę droższy od Zeidel Classic, ale myślę, że jest wart swojej uwagi. Moi drodzy, test brzmieniowy firmy Jonberg i tego modelu Storm pojawi się za jakiś czas, jak będę miał troszkę czasu, żeby nagrać nowy filmik i będę miał dobrą kawę i wtedy będziemy testować brzmieniowo. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Wszystkiego dobrego, dbajcie o siebie, nie gubcie śrubek i do zobaczenia niebawem. Cześć!